Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, okazuje się, że wojna na Ukrainie otworzyła wariatom oczy, że energia atomowa, energia nuklearna nie jest taka zła. Otworzyła wariatom oczy, że energia z węgla, szczególnie swojego, nie jest taka zła. Także nowy świat, następuje normalność. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzwonienia o codziennych powiadomieniach, o filmikach, które praktycznie rzecz biorąc zawsze są demonetyzowane. Diane Feinstein, no to jest taka stara czarownica, tak jak Pelosi z komunistycznej Kalifornii, super bogata, super cwana, jest w partii demokratów, komunistów już od 1000 lat, chyba już jak dinozaury by zaczynały się, to ona wstąpiła do komunistycznej partii Kalifornii. No i teraz ona zawsze była krytykiem była kapitalizmu, krytykiem energii nuklearnej. No i teraz w czerwcu znienacka powiedziała, że no, chyba się trzeba zastanowić. Jest taka elektrownia w Kalifornii, w kanionie Diablo Canyon. No i się zastanawia, że w zasadzie wszyscy już zamykali to, krzyczeli, żeby zamknąć. Teraz chyba powiedziała, że jest jakaś sytuacja, jaka jest i nie można tego zamykać. No tak, także banda starych wariatów, banda starych komunistów nienormalnych, środowiskowych, niszczyli ropę w Ameryce, niszczyli energię nuklearną. Energia nuklearna, no to w sumie, no to można powiedzieć, jest mniej więcej zielona. Jest mniej więcej zielona. To ciekawe, że właśnie Unia Europejska ostatnio zadeklarowała, że właśnie to jest, można traktować to jako energię zieloną. Nawet przed tym całym globalnym kryzysem energetycznym eksperci ostrzegali, że w zasadzie wycofywanie tych wszystkich generatorów nuklearnych zrobi to, że będzie kryzys. Szczególnie, że w tym samym czasie wycofywano użycie paliw kopalnianych, czyli gaz, ropę i węgiel brunatny i kamienny. Także energia nuklearna, no to już spadała od dłuższego czasu. Od 1996 roku, no to 17% energii światowej, no to było właśnie z energii nuklearnej. Dzisiaj jest tylko około 10%. W 2011 roku, no to był ten wypadek w Japonii, w Fukushimie. Tam po prostu troszeczkę zaniedbali te wpływ i wypływ tej wody oziębiającej. To wszystko jakoś tam zarosło, to wszystko wybuchło. No i dostali szału, wszyscy na świecie dostali szału, szczególnie Japonia i Niemcy. No i zaczęli w zasadzie, weszli w tą fazę usuwania. W Ameryce, w Stanach Zjednoczonych 12 reaktorów nuklearnych było zamknięte od 2012 roku. Także to sporo. Jedno miejsce generujące tyle energii na rok. To jest dosyć sporo. Administracja energii, no to w zasadzie proponuje, żeby w 2050 roku było tylko 11% energii amerykańskiej z atomowej. No dzisiaj jest 20%, także dzisiaj jest. W Nowym Jorku też zamykali, no i okazuje się, że w Nowym Jorku mają duże problemy. No Nowy Jork w ogóle jest zwalnięty, bo Nowy Jork nie chce mieć portów gazowych, nie chce mieć portów olejowych, nie chce mieć... oni po prostu chcą, żeby energia była tylko ze słońca, z paneli słonecznych, z wiatraków. No ale to trzeba być wariatem, żeby naprawdę wierzyć, że to można to uzyskać. Bardzo wiele krajów zaczyna myśleć
Wojna na Ukrainie spowodowała to, że ci, co zawsze krytykali energię atomową, no to teraz troszeczkę zaczynają zmieniać swoje zdanie, no i mówią, że ta ropa rosyjska, no to nie może powiedzmy tego zastąpić. Takim podstawowym przykładem, no to jest właśnie jak wspominałem, Unia Europejska powiedziała, że energia atomowa, no to jest zielona i jest czysta, tak? Także otwiera to drzwi dla miliardów pieniędzy, które będą pompowane z podatków obywateli, no ale będą też prywatne kompanie szukają zrobienia pieniędzy. Członkowie Unii Europejskiej też zaczynają patrzeć na to inaczej. W Belgii Partia Zielonych. No to oni teraz Partia Zielonych zdecydowała się, że te dwa reaktory, które mają, no to przedłużą te życie o 10, o 20 lat. Polska zaczyna budować reaktor. Czechy starają się zbudować parę reaktorów. Francja kombinowała, że zamknie 14 reaktorów z 58, no a teraz w zasadzie nie będzie zamykała i przyspiesza produkcję energii nuklearnej, także, że zamierzają się, no najnowsze te projekty tej drugiej, trzeciej generacji. Holandia też idzie w kierunku energii atomowej. Stara się przekonać Niemcy, żeby Niemcy się też nie wycofywali. W sumie na całym świecie. W Azji, na Pacyfiku wszyscy się przymierzają. Japonia, no oni zawsze mieli ten strach przed tą siłą atomową, Hiroshima i Nagasaki, no rzucili na Nagasaki drugą, bo po pierwsze Japonia nie chciała się poddać, no ale oni się bali, mieli w tej Fukushimie, jak w Fukushimie to wszystko wybuchło przez te błędy ludzkie. No to oni teraz starają się następnych 9 reaktorów nuklearnych już w sumie na tą zimę. Także pełnym pędem pracują. Do 2030 roku chcą, żeby było 30% ich energii właśnie z energii atomowej. Korea Południowa też wskoczyła do tego autobusu jadącego do energii. Oni też chcą zwiększyć do 30% w ciągu 8 lat. Indonezja się zainteresowała, Wietnam się zainteresował, Filipiny się zainteresowały. No wszyscy inwestują w energię nuklearną. W Indonezji oni w zeszłym miesiącu ustanowili prawo, że będą budować właśnie nuklearne. Także wszędzie dzieje się to samo. Ludzie się obudzili. Chiny no, prowadzą dosyć mocną politykę. Oni starają się nawet sprzedawać na całym świecie te reaktory nuklearne. W Ameryce też powraca normalność. Biden z tych wszystkich pieniędzy podatnika, które są rozdawane na lewo i na prawo, powiedział, że 8 miliardów będzie właśnie wsadzone w ten Diablo Canyon w Kalifornii, no tam, gdzie Dianne Feinstein, co nie mieszka w Izraelu, tak się podnieciła. No 6 miliardów dla Kalifornii, no to są ciężkie pieniądze.
prywatni ludzie, rządy stanowe i federalne też leją na lewo i prawo. No teraz dużo ludzi się właśnie podnieca takimi małymi reaktorami. Nie są to potężne, wielkie kominy chłodzące, to są takie modularne, dużo, dużo mniejsze, no ale wystarczające. No, żeby uzyskać całą energię, no to w sumie energia nuklearna, no to jest, można powiedzieć, najprostszym wyjaśnieniu, to jest lokomotywa, to jest silnik parowy, bo tam no, trzeba uzyskać te uran, te wszystkie plutonium, te wszystkie radio. No one są, mają, można uzyskać raka, ale uran, czy plutonium, czy polonium, to wszystko jest wydobywane. Jest tak zwany yellow cake, czyli żółte ciastka. To ludzie w Teksasie, w Ameryce, no robią niezłe pieniądze i to tam ma jakiś procent zawartości, no i wszystko też czyszczone, no tak jak są wirniki odśrodkowe, no jest to wszystko skomplikowane, ale kiedy później już dochodzą te wszystkie pręty, nieprenty, te podstawowy, można powiedzieć, ten piec, no to później to się wszystko gotuje, no i ta para po prostu rusza tą turbinę. Także no jest to ciekawe, no najgorzej jest wtedy, kiedy to wybucha, tak, kiedy ta masa krytyczna nadchodzi, kiedy tam nie ma tego chłodzenia, kiedy opuszczanie tych prętów, podnoszenie tych prętów, kiedy energia gdzieś tam nie jest opanowana, dlatego ludzie się biją. Bill Gates ma firmę Terra Power, która staruje się zbudować stację nuklearną w Wyoming. No i to są właśnie takie komercyjne, zarobkowe, małe, modularne generatory. No, to nie jest w wielkości garażu, tak? No, ale to już nie są te wielkie, potężne hektary. Wszyscy ci antynuklearni aktywiści no, walczyli przez ostatnie 20 lat i straszyli wszystkich tymi wybuchami. No, Czarnobyl, wszyscy też w Polsce pamiętają. Dużo ludzi mówi, że no, teraz te choroby, te pokłosie, więc łykanie tej jodyny w nadmiarze, ten słoneczny czerwiec, kiedy ludzie chodzili z wózkami, a w PRL-u nie ostrzegali. Także jest strach. No, ten Czarnobyl, no to te wszystkie nuklearne generatory, to był ruski pomysł. No teraz trochę się zmienia. Ludzie się nauczyli więcej. No ale aktywiści antynuklearni przestraszyli wszystkich, ale teraz wszyscy się jeszcze bardziej boją tego zimna, boją się tego braku ropy z Rosji. W zeszłym miesiącu był taki raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej, który mówi, że w zasadzie krajobraz się zmienia, no i trzeba się zastanowić nad tym, że energia nuklearna wraca. No i to jest właśnie następny przykład na to, że wariatów nie można słuchać, że po prostu trzeba być normalnym. Teraz wiele krajów, wiele narodów, wiele państw zaczyna się budzić i zdaje sobie, realizuje takie spojrzenie, że nie można zgodzić się na te klimatyczne usprawnienia, że tak powiem, na te wymagania energii, no i bezpieczeństwo swoje, z własnego kraju, czy całego świata. Także, no, Ludzie się opanowywują, no i to jest w sumie można powiedzieć, dobra sprawa. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń dzyń o codziennych powiadomieniach.
i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No widzicie, co się dzieje. Cena benzyny rośnie, ropy nie ma, ropy się nie wydobywa. No to teraz komuniści nawet zgadzają się na energię nuklearną. Komuniści zgadzają się na węgiel. No, nie wiadomo, na jak to długo będzie, kiedy w tych amerykańskich, w Kentucky, w Pensylwanii będzie można to wydobywać. Nie wiadomo, jak długo w Polsce zajmie, żeby można było wydobywać. Tam paru tych baranów kupuje węgiel na całym świecie, jakieś nieprawdopodobne ilości, wtedy, kiedy w Polsce czeka tyle węgla do wydobycia. Głosujcie na normalnych. Przekaż dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No mam nadzieję, że jesteście wystarczająco nim rozczarowani. Mam nadzieję, że już zmieniliście swoją przynależność partyjną na republikanów albo na niezależnych. Mam nadzieję, że będziecie głosowali na konserwatystów, no albo nie będziecie głosowali w ogóle. Zdrowia dla normalnych.